Reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w towarzyskim meczu Łotwę 2-0. To ważny sprawdzian przed meczem barażowym z Estonią. Bramki Przemysława Frankowskiego w 7 minucie i Roberta Lewandowskiego w 48 pozwoliły cieszyć się Polakom ze zwycięstwa. Od początku meczu widać było, że chcieliśmy bardzo agresywnie grać, że chcieliśmy narzucić wysokie tempo, gdzie graliśmy pressingiem praktycznie całe spotkanie. Mimo korzystnego wyniku trener dostrzega aspekty gry, które wymagają poprawy. Wiemy, że musimy popracować nad całymi fragmentami gry i w ofensywie, i w defensywie, bo to po raz kolejny się potwierdziło i za mało oddajemy strzałów. Polacy nie zdołali bezpośrednio awansować do Mistrzostw Europy. W meczu barażowym spotkamy się z Estonią. Zrobimy wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Wiemy, jaki to jest zespół, bo też będzie okazja poznać znajomych, których tam jest, jak Kosta Wasiliew, jak Sergiej Zeniow i to są zawodnicy, których znam dobrze i to też trzeba zdawać sobie sprawę. My mamy 4 miesiące do przygotowania, oni też, także tutaj zrobimy wszystko, żeby do tego spotkania przystąpić odpowiednio, żeby wygrać. Mecz z Estonią, którego gospodarzem będą Polacy, odbędzie się 21 marca. Zwycięzca tego meczu zmierzy się z wygranym pojedynku z drugiego barażu, którego całkowity skład poznamy jutro. Na pewno zagra Walia, która rywala pozna w wyniku losowania między Finlandią, Islandią i Ukrainą.